Dzień dobry, godzina 7:16, to jest program Michał Rachoń, jedziemy, witam Państwa bardzo serdecznie. Na prompterze nic nie ma o Macieju Kożuszku i o ceremonii kakao. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami są dzisiaj Jan Pietrzak, dzień dobry, witam serdecznie. Jędrzej Kodymowski, ceremonia kakao za nami, więc nic nie zostało tutaj po tych prompterach i po tych rzeczach, które się tutaj działy. Wczoraj jest z nami Maciej Gnatowski, wujek Samozło. Dzień dobry, witam was panowie bardzo serdecznie. Patrzę, co tam w gazetach, nic nowego. Tak, drugi dzień akcji ABW i prokuratury to wczoraj, o tym będziemy rozmawiać. Konsultacje tutaj, mocne tak dla naprawy TK. Już mi się podoba Rzeczpospolita, piszę za chwilę, rzucę okiem, co tam dokładnie. Ziobro na celowniku, tak, to wiemy. Kaczyński dożywocie dla Tuska za zmianę ustroju. Siłą, tak, to wczorajszy wywiad. Pokazywaliśmy fragmenty i cytaty na naszej antenie w Radio Plus. Jarosław Kaczyński wywiadu udzielił. Panowie, jak tydzień minął, bo się nie widzieliśmy parę dni, Jan Pietrzak? Słucham? Jak tydzień minął, bo nie widzieliśmy się. No, pracowicie. Występowałem, ponieważ jest wybory jakieś się zbliżają, więc miałem parę spotkań. Śpiewałem o czym trzeba, czyli o Polsce. I rozmawialiśmy na te tematy. Także pracowity tydzień bardzo. Jędrzeja wczoraj widzieliśmy w ceremonii, więc wiadomo, co u niego słychać. Chyba, że jeszcze coś nowego się wydarzyło w międzyczasie? No, jak to się mówi, budujemy coś nowego od całkowitego zera, tak jak było z Jedziemy i z innymi rzeczami. Także tak, pracowicie. To jest akurat chyba główny element, który powinien nam towarzyszyć. Dzisiaj powinniśmy pracować nad każdą rzeczą, na której nam zależy. To prawda. Maćku, co u ciebie? No to ja tutaj muszę powiedzieć, że nie pracowicie, ja mam wypoczynek, odpoczywam, resetuję umysł, wdycham górskie powietrze alpejskie, no i pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy też tutaj w Alpach wypoczywają, także... Jak to było, nie wiem, gdzie dokładnie jest Maciek, nie będę pytał, ale powiem tak, no Szwajcaria tu się oddycha, tak było w filmie Wabank. No akurat są Italii też. Italia, no, Dolce Vita. Tutaj naprawdę lubią Polaków. No wspaniale, w takim razie pozdrawiam i pozdrawiamy wszystkich tych, których Maciek spotyka w trakcie swojego wypoczynku. No, ci, którzy spotykają Jana Pietrzaka, są w pobliżu, ich też pozdrawiamy. Jakoś to tak się składa, że to bardzo często również nasi widzowie telewizji Republika. No a co do tej ceremonii, to już wszyscy wiedzą, gdzie znaleźć, w jaki sposób
sposób i gdzie Jędrzeja Kodymowskiego w duecie z Maciejem Kożuszkiem można oglądać. Szanowni Państwo, prokuratura zorganizowała wczoraj konferencję prasową, na której postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, że w pełni świadomie podejmowała względem Zbigniewa Ziobro działania niezgodne z polskim prawem. Przypomnijmy, wczoraj cytowaliśmy przepisy kodeksu postępowania karnego, które mówią wyraźnie o tym, że zanim przystąpi się do przeszukania czyjegoś miejsca zamieszkania, należy zrobić to po uprzednim poinformowaniu mieszkańca, właściciela. Tak brzmi ten przepis. Grafika, cytat, zasady dokonywania przeszukania, paragraf pierwszy, osoby, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed podjęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. W trakcie spotkania z dziennikarzami, odpowiadając na pytania państwa telewizji, telewizji Republika, polskiej telewizji, prokurator Przemysław Nowak przyznał, co następuje. Nigdy się nikogo nie informuje o przeszukaniu wcześniej, bo to by oznaczało, że ta czynność raczej będzie bezprzedmiotowa. Jeżeli tej osoby, jeżeli nie ma nikogo, no to się wchodzi siłowo. To jest jakby standard. Jest znany zarówno adres, jak i przebywanie, jak również telefon pana ministra. Dobrze, było ustalone w sposób kategoryczny, że przebywa za granicą. Tak więc, znaczy kontakt z nim celem informacji, że jest przeszukanie, żeby się stawił, no był oczywiście bezcelowy. Taka była ocena prokuratora. A, czyli przepis mówi to, co mówi, ale ponieważ wiadomo było, że jest za granicą, to kontakt był bezcelowy. Tłumaczenie rozbrajająco bezczelne. Przepis nie mówi bowiem nic o tym, czy należy poinformować właściciela przebywającego w Polsce, tylko o tym, że należy go poinformować, niezależnie od tego, czy znajduje się wewnątrz terytorium polskiego, na zewnątrz terytorium polskiego, czy znajduje się w domu, na wakacjach, czy na leczeniu w szpitalu poza granicami Polski. Wszystko jedno. Po prostu należy go poinformować. Prokuratorzy po prostu tego nie zrobili, jednoznacznie łamiąc konkretny przepis kodeksu postępowania karnego. Co jeszcze ważniejsze, działania funkcjonariuszy ABW odbywały się przez kilka godzin bez jakiegokolwiek udziału osób wskazanych przez właściciela. To również wczoraj przyznał prokurator Nowak. Nie można było wezwać świadka, tudzież tej osoby do wydania tych dowodów. Trzeba było wywalać... Panie redaktorze, to jeszcze raz, bo może pan się ze mną nie zgadzać, ale proszę posłuchać odpowiedzi. No, pan minister Ziobro był za granicą. My robiliśmy szukanie w Polsce. No to jak mieliśmy go wezwać do wydania rzeczy, skoro go tam nie było? Jeszcze kolejna rzecz. Chciałem podkreślić też bardzo wyraźnie, że od samych godzin porannych uczestniczył w tej czynności w domu ministra i jego pełnomocnik. Nie od samych, od szóstej, ale od godziny mniej więcej dziewiątej. Aha! Nie no, od samego początku, znaczy poza tymi trzema godzinami, gdzie nikogo nie było, od szóstej do dziewiątej, to nie jest tak, że to były działania prowadzone na terenie, nie wiem, 150 hektarów i dwóch ludzi przez 150 hektarów próbowało coś zrobić. Nie. W domu przez trzy godziny były tam służby, byli tam ludzie ABW i nie było nikogo poza nimi. Prokurator na konferencji prasowej mówi, uspokajam wszystkich, był tam człowiek wskazany, reprezentujący osobę, której to w pewnym sensie dotyczy. Tyle tylko, że przez trzy godziny tej osoby tam nie było, bo od szóstej do dziewiątej te działania prowadzone były bez udziału takiej właśnie osoby, o której zresztą ten sam przepis w dalszych swoich częściach mówi. A ponieważ, jak pokazaliśmy wczoraj na naszej antenie, jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiły służby po wejściu do domu Zbigniewa Ziobro, było zaklejenie kamer monitoringu. Przypomnijmy, jak to wyglądało. Nie wiadomo, co ci ludzie tam robili, ale po drugie, skąd mają wiedzieć ci, których te sprawy dotyczą, że, jakby to powiedzieć, ci państwo nie weszli tam z ewentualnym płaszczem, cytując treści ze słynnej komedii Stanisława
Barei. Oznacza to również, że właściciele domu nie mogli obserwować działań służb, o których nie byli w ogóle poinformowani, a które ich dotyczą, i do uczestnictwa w których to czynnościach kodeks postępowania karnego daje im pełne prawo. Warto przy tej okazji dodać, że działania, jakie podejmowały w przeszłości służby, kiedy prowadzone były działania, których obiektem zainteresowania były nieruchomości należące do polityków, standardy postępowania, również w czasie, kiedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, były odwrotne. Rzućmy okiem na komunikat prokuratury sprzed lat, który mówił o przebiegu przeszukania domu Stanisława Gawłowskiego. Bardzo proszę. Prokuratorzy nie przeszukali wczoraj domu jednorodzinnego posła w Koszalinie, ponieważ Stanisław Gawłowski oświadczył, że nikt w nim nie przebywa i odmówił wskazania osoby, która mogłaby w jego imieniu asystować przy przeszukaniu. Oświadczył, że będzie mógł przyjechać do Koszalina dopiero 27 grudnia, jednak stawił się w Koszalinie w dniu dzisiejszym. Aha, czyli w czasie, kiedy chodziło o przeszukanie domu byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, warto to powiedzieć, człowieka, który był przedmiotem zainteresowań, czy jest w zasadzie cały czas przedmiotem zainteresowania prokuratury w bardzo poważnym śledztwie, w związku z bardzo poważnymi zarzutami, które ostatecznie otrzymał, ponieważ odmówił wskazania osoby, która mogłaby patrzeć na ręce służbom i oświadczył, że nie jest w Koszalinie, tylko w Warszawie, to zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego nie nastąpiło to przeszukanie. Nastąpiło dopiero w momencie, kiedy Stanisław Gawłowski oświadczył, że się pojawi i się ostatecznie pojawi. Takie działanie było w sposób oczywisty zgodne z prawem i niezależnie od tego, że sam Stanisław Gawłowski usłyszał zarzuty, spędził kilka miesięcy w areszcie, jest ciągle przedmiotem śledztwa, w którym kilkanaście osób zostało już skazanych, to jego procesowe prawa wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego zostały po prostu uszanowane. Co w tej sprawie na państwa antenie, na antenie Telewizji Republika, mieli do powiedzenia wczoraj przedstawiciele rządzącej dziś koalicji? Program W Punkt Katarzyny Gujskiej. Przeczytałam komunikat prokuratury z 2017 roku w sprawie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Tam jest opis działania. Dziś takiego komunikatu pan nie ma. A panu powiem dlaczego, bo przecież pan doskonale też to wie i nasi widzowie jeszcze lepiej, bo to widzieli. To nie jest trudne, żeby to zobaczyć. Po prostu działanie było zupełnie inne. Więc ja się pytam, dlaczego? Czy państwo, czy nie wiem, państwo, Polska 2050 będą się domagać informacji, jak to się dzieje, że prokuratura w Polsce nie stosuje się do obowiązującego w Polsce prawa? Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę, że to jest kwestia prokuratury, a nie posłów na Sejm RP. I dla mnie nie ma znaczenia, czy posłowie są z opozycji, czy z jakiejś partii rządzącej. Ale dla mnie też nie ma. Ja bym chciała, żeby wobec wszystkich było stosowane w prawo. Nawet powiem panu więcej. Ja chcę, żeby prawo było stosowane wobec zwykłych też ludzi. A jeżeli to jest tak wybiórczo, że wobec posłów Platformy stosuje się prawo, a wobec posłów suwerennej Polski się prawa nie stosuje, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że wobec zwykłych ludzi ta brutalność w odstępowaniu od stosowania prawa będzie jeszcze większa. Panie redaktor, jeszcze raz powiem, jeżeli chodzi o działania wczorajszej, dzisiejszej prokuratury, ja nie mam pełnej wiedzy, mam tylko to doniesienie medialne od państwa, być może pan Matecki zaraz powie więcej, bo on w tym jako strona uczestniczył i ciężko mi jest coś więcej na ten temat powiedzieć, po prostu nie mam wiedzy. Według mnie standardy powinny dotyczyć każdego, niezależnie w jakim czasie i kogo one mogłyby potencjalnie, czy pośrednio, czy bezpośrednio skierowane być względem tego kogoś, prawda? Natomiast no, tak jak powiedziałam, procedury powinny obowiązywać, czy one są zapisane w kodeksie, czy są zapisane w jakichś innych standardach, powinny być stosowane. Tego oczekują posłowie również, niezależnie po której stronie opcji politycznej jesteśmy. Ja mam nadzieję, powiem szczerze, ja mam nadzieję, że ta sytuacja, ona zostanie trochę bardziej rozwinięta i wyjaśnione pewne kwestie. To są bardzo ważne słowa, które wypowiedzieli tutaj politycy wczoraj w naszej stacji.
bo wypowiadane są przez ludzi, którzy są częścią politycznego zaplecza rządu, który robi to, co robi, bo robi to rząd po prostu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zależna bezpośrednio od premiera, czy za pośrednictwem szefa tej agencji. Prokuratura i prokurator generalny jest członkiem rządu, jest ministrem sprawiedliwości i to pełna odpowiedzialność za działania prokuratury spada właśnie na samego ministra, prokuratora generalnego, ale również na premiera, który ten rząd tworzy. Ale politycznie spada również na tych, którzy tolerują ten stan rzeczy. To są ugrupowania i to są politycy, którzy całe 8 lat wychodzili na manifestacje, krzyczeli o tym, że w Polsce istnieje problem z praworządnością. W czasie, kiedy ten problem z praworządnością był niemożliwy do zdefiniowania, bo wszystkie zmiany, jakie w Polsce były przeprowadzane w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, były zmianami przeprowadzanymi w drodze ustawowej. Nikt nigdy nie kwestionował tego faktu. Zmiany, które przeprowadzane są teraz, są nie tylko zmianami, które wyrzucają do śmietnika obowiązujące ustawy, ale wyrzucają do śmietnika również coś takiego jak kodeks postępowania karnego. To są działania otwarcie i oczywiście bezprawne. Słowa, które wypowiadają politycy PSL-u, Polski 2050, Lewicy, są słowami, w których jeśli mówią, że to tak nie powinno wyglądać, to istnieją tego konsekwencje, konsekwencje polityczne. Należy wyciągać wnioski z tych słów. Jeśli to nie powinno tak wyglądać, to mają państwo jako politycy, jako partie polityczne narzędzia do tego, żeby to tak nie wyglądało. Te narzędzia to są głosy w Sejmie. To jest poparcie bądź brak poparcia dla polityków jednej partii, Platformy Obywatelskiej, która generuje i realizuje tego rodzaju działania. Partii politycznej, która samodzielnie nie byłaby w stanie sformułować w Polsce nawet mniejszościowego rządu. Ten wątek sprawy, o którym tutaj mówiliśmy, wątek sprawy, w którym prawa osób, względem których prowadzone są działania śledczych, są utrzymywane i są respektowane, poruszył również w serwisie informacyjnym dzisiaj Cezary Gmyz, współtwórca telewizji Republika, dziennikarz śledczy, który opisywał wielokrotnie, między innymi historię Stanisława Gawłowskiego i afery melioracyjnej, która zaprowadziła tego polityka na ławę oskarżonych. Trzeba pamiętać, że w momencie, w którym doszło do zatrzymania Romana Giertycha, on, mówię to w cudzysłowie, zemdlał i został odwieziony do szpitala, a następnie zbiegł za granicę. To jest rażąca różnica w porównaniu z tym, co zrobił Zbigniew Ziobro, bo Zbigniew Ziobro wrócił z zagranicy i wrócił mimo ciężkiej choroby. A jeśli chodzi o sprawę Stanisława Gawłowskiego, gdzie osoby, które dokonywały przeszukania w jego domu, czekały 5 godzin, żeby pojawił się i żeby mógł brać udział w tym przeszukaniu. A tutaj dokonano przeszukania pod nieobecność Zbigniewa Ziobry, a w dodatku wszystko wskazuje na to, że chciano coś ukryć, ponieważ zasłonięto kamery monitoringu. Jak wynika z zapowiedzi polityków koalicji rządzącej Polską od 13 grudnia, ten sposób działania jest w pełni świadomy. Jest realizacją tego, co owi politycy uważają za swoje główne obietnice wyborcze. Platforma Obywatelska i Donald Tusk obiecali swoim wyborcom zemstę na politykach takich jak Zbigniew Ziobro. Ponieważ nie są w stanie zrealizować żadnych innych obietnic wyborczych, które złożyli, decydują się na wprowadzanie tych, które co prawda wymagają bezpośredniego łamania prawa, jak w wypadku napadu na telewizję publiczną, czy Urząd Prokuratora Krajowego, czy w tej chwili prowadzenia działań oczywiście niezgodnych z kodeksem postępowania karnego, to jednak dają możliwość stworzenia wrażenia politycznej sprawczości. Tyle tylko, że to ma również bardzo poważne konsekwencje prawne. Oznacza to łamanie prawa. Używanie służb i siły dla zmiany kształtu konstytucyjnych instytucji w Polsce jest bowiem bardzo poważnym przestępstwem. Zwrócił na to uwagę wczoraj w wywiadzie dla Radia Plus, wywiadzie, który cytowaliśmy na naszej antenie, Jarosław Kaczyński.
To jest oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego o zmianie ustroju siłą. I premier Donald Tusk, zdaniem pana premiera, kwalifikuje się właśnie... No, w oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, się kwalifikuje właśnie, a to jest bardzo ciężki artykuł od 10 lat do dożywocia. Nawet przeszukanie wszystkich mieszkań, wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich pokojów hotelowych nie przybliży rządzącego w tej chwili w Polsce ugrupowania ani kroku, ani o krok do realizacji obietnic, które w kampanii wyborczej w ramach 100 konkretów złożyła Platforma Obywatelska. Ma jeszcze jedną konsekwencję. Dodatkowo wręcz uniemożliwi realizację głównego postulatu ugrupowania znanego jako Trzecia Droga, czyli koalicji PSL i Polski 2050. To kluczowa partia polityczna, kluczowe ugrupowanie dla sytuacji politycznej w Polsce. Główną obietnicą tych ludzi, tej partii, tego konglomeratu środowisk politycznych miała być jakaś forma realizacji ważnych dla Polski spraw bez oglądania się na polityczną wojnę Platformy z PiS-em. Tak sprzedawali to ludzie Szymona Hołowni. Dziś te najbardziej bezprawne działania, które przeprowadza i zamawia Donald Tusk, mają de facto twarz Szymona Hołowni. Są to działania skierowane przeciwko posłom na Sejm, dotyczą więc tej instytucji. Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, jest w tej sprawie po prostu również odpowiedzialny. Odpowiedzialny ze względu na to, że Platforma Obywatelska działania te podejmuje bez oglądania się na niego. Krok po kroku przeprowadza działania, które nazywane są w taki, a nie inny sposób i które mają taki, a nie inny, oczywiście bezprawny kształt. Polityczne efekty? Cóż, wczoraj usłyszeliśmy je na antenie programu Mówi się Jacka Sobali. Proszę posłuchać, co chwilę po godzinie 22 powiedziała na tej antenie nasza słuchaczka, która zadzwoniła do Jacka Sobali. Bardzo proszę. Pani Małgorzata z Gdańska. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Od grudnia oglądam telewizję Republikę. I dziękuję bardzo, że państwo jesteście. Chciałam się wypowiedzieć na temat właśnie tego wejścia do domu pana ministra Ziobry. No tutaj pan przed chwilą mnie uprzedził, mówiąc, że bardziej by się obawiał tego, co wniesiono tam, a nie co wyniesiono. I właśnie to była moja pierwsza myśl, kiedy posłuchałam o tych okolicznościach wtargnięcia do domu pana ministra. Poza tym chciałam powiedzieć, że im więcej komisji robią, tym bardziej zniechęcają osoby, które nie głosowały na PiS. Dodam tutaj na antenie publicznie, że nie głosowałam na PiS, a teraz po prostu obie ręce do góry podniosę, żeby ta partia znowu doszła do władzy. To jest niepojęte dla mnie, jak upadła debata publiczna. Niepojęty jest dla mnie język, który używają panie będące w Sejmie, kobiety, które no tak wulgarnie, tak wulgarne komentarze mają, że dla drugiej kobiety jest to w ogóle niepojęte. No i oczywiście jeden temat jest tylko od każdej strony. Aborcja, tabletki. No jest to dla człowieka wychowanego no jeszcze w czasach, kiedy były autorytety, kiedy był szacunek do drugiej osoby. Jest to niepojęte. Niepojęte są te wszystkie komisje, które po prostu, na które wydawane są nasze publiczne pieniądze. To nawet nie jest cyrk. To jest poniżej wszelkiego, no wszelkiego dopuszczalnego poziomu. Co nam funduje obecna władza? I to zastraszanie ludzi. I myślę, że teraz cała prawica powinna się zjednoczyć.
po to, żeby pokonać to zło, które w tej chwili rządzi w naszym kraju. I jeszcze raz bardzo dziękuję za telewizję, dziękuję za pana programy i, no, i za te wszystkie wiadomości, które dzięki państwu, które do nas docierają. I życzę zdrowych, radosnych i błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Wzajemnie, pięknie dziękujemy pani Małgosiu. Dziękujemy za ten telefon. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Jan Pietrzak, kiedy przyglądał się tym wszystkim scenom, kiedy oglądaliśmy wjazd smutnych panów do domu, w którym nie było ani Zbigniewa Ziobry, ani nikogo innego z członków jego rodziny, kiedy słyszy o tych wszystkich no, bezczelnych tłumaczeniach, w których prokuratorzy mówią, no tak, nie było człowieka w Polsce, no to jak nie było go w Polsce, to nawet do niego nie dzwoniliśmy. I kiedy słyszy takie telefony, jak ten, który puściliśmy na koniec, co myśli? Ja sobie myślę, że mi to przypomina dokładnie 13 grudnia 81 roku. Podobną sytuację miałem, byłem na występach w Stanach Zjednoczonych, jak był stan wojenny. Mieszkałem wtedy w domku fińskim na Jazdowie. Przyszła jakaś ekipa, wyrwali drzwi, powybijali okna, wywalili wszystkie rzeczy z szafek, bo szukali jakichś kompromitujących materiałów. Jednym słowem zrobili ogólny kipisz. Taki tam w tym domu, chwała Bogu, byli sąsiedzi, którzy to pozabijali deskami, ten cały domek, te okna, to wszystko, ponieważ to przyszła jakaś hołota bolszewicka, jakieś łajdactwo, nie zwracające uwagi na nic, na dobre obyczaje, na jakiekolwiek prawa. Otóż to, niestety z przykrością muszę powiedzieć, że ta władza obecna nie respektuje żadnych obyczajów ani praw, dlatego że to nam bardzo przypomina najgorsze właśnie przejawy stanu wojennego w Polsce. A ogólnie zachowują się ci ludzie jak okupanci po prostu. To nie są Polacy, którzy służą swemu krajowi, swojemu narodowi, swojemu społeczeństwu. To są ludzie, którzy przychodzą do Polski jako okupanci, żeby nie respektować żadnych praw, żadnych obyczajów, nie przejmować się żadnymi konsekwencjami tego, co robią. To jest straszne. Ta nonszalancja w stosunku do nas wszystkich, którzy tu razem mieszkamy. W każdym razie w mojej pamięci kilkudziesięciu lat, budując tę nową rzeczywistość, już nie mówię o czasach komunistycznych, ale od momentu rozpoczęcia tej III Rzeczpospolitej, przecież oni też uczestniczyli w tym. Powinni mieć świadomość, że to, co robią, jakby rujnuje ich dotychczasowe działania gdzieś tam polityczne, prawda? Kiedy ta III Rzeczpospolita powstawała, kiedy mieliśmy nadzieję, że zbudujemy nową Polskę, że wychodzimy z komunizmu, że będziemy żyć jak Europejczycy, do Europy wszyscy dążyli. I to wszystko przekreślają. Zachowują się jak okupanci. Czyli z nonszalancją... To jest straszne. Ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest okropna. Bardzo smutna, bo mamy do czynienia z oczywistą pogardą dla pewnych podstawowych zasad. Ja już nie mówię o zasadach jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś dobrego smaku, czy zasadach związanych z jakimś dobrym obyczajem. Tu już mamy w tej chwili do czynienia z wyrzuceniem do śmietnika podstawowych zasad takich, no że właśnie. W Polsce obowiązują ustawy. Ale dlaczego? Wygrali wybory. Mają wszelkie prawa, żeby zrobić coś dobrego dla Polski. No, ale ja właśnie do tego się chciałem odnieść. Jakby problem polega oni na tym, że... Mnie się nie podoba określanie tych polityków, z którym ja się głęboko nie zgadzam. Głęboko się nie zgadzam, w ogóle protestuję przeciwko tego rodzaju działaniom. Ale nie podoba mi się nazywanie ich okupantami, bo to jest... Tak się zachowują, jak powiedziałem. Ale to chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja pamiętam wypowiedzi i pamiętam te teksty, szokujące dla mnie, muszę powiedzieć, Klausa Bachmana, które doradzały, a publikowane były w niemieckich mediach, doradzały rządowi Polski, aby właśnie takie działania podejmował, aby polski rząd łamał prawo po to, żeby względem systemu politycznego, czy polityków, których pan Klaus Bachmann nie lubi, po prostu łamać prawo, dlatego żeby usunąć skutki polityczne tych działań. I problem polega na tym, że takie podszepty, które publikowane były w Berliner Zeitung i innych niemieckich gazetach przez człowieka, który mieszka w Polsce od kilkudziesięciu lat, Niemca,
są realizowane. I szczerze mówiąc, kiedy czytałem, zresztą cytowaliśmy te, te teksty w naszych programach, nie wydawało mi się, żeby ktoś w Polsce z dziedzictwem Solidarności, o której mówił Jan Pietrzak, by się na to zdecydował. A jednak właśnie to widzimy. I to jest smutne. We mnie ciągle nie ma zgody na to, żeby tak tych ludzi nazwać, bo jestem przekonany, że nie wszyscy myślą w ten sposób. No, z całą pewnością widzieliśmy również polityków ugrupowań koalicyjnych, którzy mówią, że to tak nie powinno wyglądać. No to, to może czas na konsekwencje, na wyciągnięcie politycznych konsekwencji. Zagłosowania przeciwko. Jędrzej Kodymowski. Tak, no cóż, tutaj faktycznie, że jeżeli byśmy mieli podejść do sprawy czysto pragmatycznie, tak można powiedzieć, z dużego dystansu, tak jakbyśmy na przykład, nie wiem, byli w ogóle obcą inteligencją, która pojawiła się na ziemi i popatrzyli na to, co się dzieje teraz akurat u nas w kraju, ale też i szerzej, powiedzmy w całej Unii Europejskiej, a może i nawet globalnie na całej planecie Ziemi, to mamy do czynienia z takimi symptomami, które charakterystyczne były właśnie w czasach, kiedy była żelazna kurtyna, kiedy rozpanoszyła się czerwona zaraza, czyli ten bakcyl, taki wirus, który zakaźnie, można powiedzieć, opanowywuje ludzi i zjada ich, zżera. I to jest tak, nowa mowa, która teraz też się zaczęła pojawiać w postaci tych wszystkich feminatyw, tych wymyślania 57 płci, dodatkowo mówienia odwrotnie tego, co się dzieje, czyli powiedzmy, że przedstawiany jest obraz taki, że wszystko jest zgodne z prawem, choć to wszystko jest niezgodne z prawem, nawet tym, które obecnie obowiązuje. I ta wiarygodność na przykład u nas w kraju teraz koalicji rządzącej jest na poziomie 8%. Po prostu jest bardzo łatwo policzyć matematycznie, bo jeżeli 100 konkretów miało być 100 dni, a jest ich załatwionych 8, czyli wiarygodność każdej wypowiedzi człowieka, który jest w tym aparacie zobligowany do przestrzegania jedynej linii słusznej, po linii na bazie, tak się mówiło w czasie PRL-u, no to jest wiarygodność jego na poziomie 8%. Matematyka królową nauk. Maciej Ignatowski, krótki komentarz i zaczynamy rozmowę polityczną. Tak, jeżeli pan prokurator mówi, że jest wszystko zgodne z prawem, to w tym jest tylko 8% prawdy, a reszta jest wszystko jest w 8% zgodne z prawem. Maciej Ignatowski, twój krótki komentarz i rozmowę polityczną zaczynamy. To jest bardzo smutne, bo przecież opozycja totalna tak dużo mówiła przez tyle lat o trzymaniu standardów, o praworządności, o przestrzeganiu prawa. No a teraz wyraźnie widać, gdzie oni te prawo mają, prawda? No powiedzmy sobie, że w uchu. Ale trzeba, tak jak tutaj ta pani w rozmowie telefonicznej powiedziała, no trzeba się zjednoczyć i przeciwstawić, prawda? No ja też liczę na to, że wśród koalicji, która teraz rządzi, no też są jacyś ludzie, którzy potrafią jednak spojrzeć krytycznie na działania premiera Tuska i całej ekipy rządzącej, no bo jednak prawo powinno być takie same dla wszystkich. Nie mówiąc tutaj, prawda, no, dla posłów rządzącej koalicji i dla posłów opozycyjnych prawo powinno być takie samo. No tak, nawet tutaj w trakcie cytowanego tutaj programu w punkt to dokładnie w ten sposób padło. Prawo jest i prawo powinno być przestrzegane nie tylko względem posłów koalicji czy opozycji, względem zwykłych obywateli. Rozmowa polityczna zaczyna się właśnie teraz. Proszę zostać z Telewizją Republika. Ja tylko przypomnę, Telewizja Republika, my mówimy o tym, tak, jesteśmy drudzy, jeśli chodzi o oglądalność stacji informacyjnych w Polsce, ale szanowni państwo, jeśli chodzi o telewizję z polskim kapitałem, jesteśmy na miejscu pierwszym. Proszę zostać z nami.